Rozpoczęły się targi sprzętu fotograficznego, filmowego, audio i wideo. Film, wideo, foto. To targi nie tylko dla ludzi z branży, fotografików, operatorów, filmowców. Do hali Expo w Łodzi przez 3 dni mogą przyjść także amatorzy zainteresowani nowinami w dziedzinie fotografii, filmu i druku. Agata Stachura-Ścieżko. Nowości techniczne na tegorocznych targach widać nie tylko w jakości obrazu kamer, ale też w szybkości robienia zdjęć. Szybkość, czyli ilość klatek na sekundę. W tym roku 60 klatek na sekundę, 18 klatek z autofokusem. W tym roku też ważnym aspektem jest stabilizacja. Mamy kilka tych aparatów, kilka obiektywów takich, które tutaj uczestnicy zwiedzający mogą zobaczyć, dotknąć, popróbować. Mamy sceny, gdzie można sobie również potestować nasz sprzęt. 130 wystawców pokazuje nowości na rynku fotograficznym i filmowym. Aparaty fotograficzne, obiektywy, różnego rodzaju drukarki profesjonalne, plotery. Nie zabraknie również sprzętu do filmowania z powietrza. Mam tutaj oczywiście na myśli drony. A w dronach najważniejsza miniaturyzacja. W tej chwili mają wielkość na przykład kartonowego pudełka soku. Drony są coraz częściej wykorzystywane w monitorowaniu chociażby smogu, liczeniu żubrów, czy też pingwinów na Arktyce. Naprawdę zastosowań jest tyle, ilu już użytkowników. Na targach są akcesoria fotograficzne, statywy, krany kamerowe, stabilizatory obrazu oraz urządzenia do montażu fotoksiążek czy albumów. Targom towarzyszy ponad 100 warsztatów, prezentacji i spotkań autorskich.